Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj zaczynamy taką nową miniserię poradników, mianowicie wszystko o danej klasie postaci. Masa osób pyta mnie w komentarzach, kiedy w końcu zaktualizuję ten swój film taki potężny o wszystkich klasach postaci, gdzie tam robiliśmy zestawienie PvP, zestawienie jak sobie dana klasa radzi w lochach, ogólny opis tych klas, jak je rozbudowywać i tak dalej. No a ja pomyślałem, że zamiast znowu robić taki wielki film i potem znowu musieć go robić, jeżeli jakaś klasa dojdzie, jakaś klasa zostanie zmieniona i tak dalej, to po prostu zrobię taką serię mini krótkich odcinków, około 10-15 minut o każdej klasie postaci z osobna. Opiszę właśnie, jak ją rozwijać, jak ona działa, jak sobie radzi w PvP, jak sobie radzi w lochach i dla kogo to jest klasa, czyli na przykład dla grzybiarza, dla tam gracza free to play, dla gracza eko może. No i coś takiego po prostu zaplanowałem, że sobie zrobię. Możecie napisać w komentarzach, co wy o tym sądzicie i od razu tutaj wam powiem, że możecie pisać, jaką postać chcielibyście w kolejnym odcinku właśnie z tej miniserii. To nie będzie żadna osobna playlista, ja te odcinki wrzucę po prostu do playlisty poradniki, bo myślę, że to będzie odpowiednie miejsce dla nich. No i tak jak sami widzicie, dzisiaj na pierwszy ogień weźmiemy sobie barda, no ale wy możecie w komentarzach napisać, co wy byście chcieli zobaczyć właśnie w kolejnym odcinku. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i tak jak mówię, możecie wpisać w tych komentarzach, co wy sądzicie o takiej właśnie miniserii, no i co chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku, jaką klasę postaci. Dzisiaj skupimy się na bardzie, bo bard to jest no najnowsza klasa postaci, wyszła tak naprawdę no już około chyba 3 miesiące temu plus minus, chyba 16 listopada, jak się nie mylę, będą 3 miesiące, no ale już mniej więcej tutaj poznałem tą klasę postaci, jak widzicie już mam na niej ponad 350 poziom i po prostu mniej więcej widać, jak ona tutaj działa, można wszystko sobie ładnie policzyć i mogę wam co nieco o niej opowiedzieć. Także dobra, na wstęp skupimy się na ogólnym opisie klasy, na jej przelicznikach, pasywce, jakie statystyki należy u niej rozwijać, no i generalnie na rasie. Przede wszystkim od tej rasy zaczniemy, no bo jak widzicie, jesteśmy tutaj w tym polu wyboru klasy postaci, no i mamy tego barda. Jeżeli chcemy sobie założyć właśnie tego barda, to ja oczywiście polecam wziąć sobie rasę Mroczny Elf, dlatego że jak wiecie pewnie z tego poradnika, jak zacząć grę, no to każda rasa daje tam jakieś dodatkowe statystyki. Masa osób wam powie, że to jest nic, to jest tak naprawdę no nie ma co na to patrzeć i tak dalej, no ale wiadomo, że lepiej mieć tą jedną statystykę, aniżeli jej nie mieć. No i jak sobie tutaj ponajeżdżacie na wszystkie klasy postaci, a w zasadzie na rasy w tym momencie, to zobaczycie, że żadna wam nie daje inteligencji, a co niektóre nawet tą inteligencję zabierają. Na przykład tutaj ork, no a Mroczny Elf, jak widzicie, daje nam tej inteligencji plus 1, więc dla barda jak najbardziej to jest ok. To działa tylko i wyłącznie przy zakładaniu postaci, potem sobie możecie zmienić wygląd na jaki tylko chcecie i tak naprawdę tyle, więc to jeżeli chodzi o tutaj rasę. No i co? Jesteśmy w tym polu wyboru postaci, no i mamy tego barda, mamy krótki opis, że główna cecha to jest inteligencja, no i gra na instrumentach melodie, które zapewniają wzmocnienie w bitwie. Dobra, może teraz przejdziemy do tego mojego barda, żeby wam tutaj zaprezentować po prostu, jak on w ogóle działa. Przede wszystkim pasywka. Pasywka, jak widzicie, mamy tutaj do wyboru trzy instrumenty, no i każdy instrument działa jakoś tam inaczej. Tu macie to wszystko ładnie opisane, natomiast ja skupię się tylko i wyłącznie na lutni, dlatego że no niestety, albo też stety, jak pokazał nam czas, jak pokazały różne symulacje w lochach, w PvP, no to pozostałe instrumenty barda, czyli harfa i tutaj flet, są totalnie useless. W ogóle nie opłaca się ich używać, no i generalnie jak sobie tam zwrócicie uwagę na przykład na taki W58, no to każdy bard siedzi tutaj właśnie w tym instrumencie, który nazywa się lutnia, także skupimy się na tej lutni. No i mamy napisane: zwiększa obrażenia zadawane przez twoją broń, blok i unik nie działają przeciwko ciosom krytycznym. No i mamy poziom jakości tej nutki, mamy poziom pierwszy, poziom drugi, poziom trzeci, mamy przez ile trwa, no i mamy jak działa na obrażenia. No i jak widzicie, poziom pierwszy plus 20%, poziom drugi plus 40%, no i poziom trzeci plus 60%, więc chodzi po prostu o to, że te obrażenia są bardzo mocno zwiększane. Bard sam w sobie ma obrażenia takie jak mag, no jak widzicie, jak wleci nam tutaj jeszcze ten poziom trzeci tej jakości nutki, no to w ogóle tu jest po prostu bajka, jeżeli chodzi o te obrażenia. No i tu jeszcze sobie możemy wziąć ten, no to co mamy opisane po prostu, jak generalnie ta pasywka działa. No i mamy napisane: gdy grasz bardem, obrażenia zadawane przez ciebie w walce uzależnione są od poziomu twojej inteligencji, dodatkowo co określoną liczbę rund walki 4, no 4 to chyba teraz po prostu mamy, dlatego że mam tu odpowiednią ilość tej wytrzymałości, bo to też zaraz do tego przejdę, grasz na
swoim instrumencie. Możesz wybrać jeden z trzech dostępnych instrumentów, przechodząc do swojego profilu, a następnie klikając w miejsce drugiej broni. Każdy instrument pozwala na zagranie innej melodii, która zapewnia pozytywny efekt w walce. Twoja melodia będzie nieskuteczna w walce z magami. Dokładnie. To wam wszystko opiszę jeszcze w tym rozdziale PvP, jak tutaj te instrumenty działają w walkach z poszczególną klasą postaci, no ale generalnie na magów te instrumenty w ogóle nie działają. No i co za tym idzie, walka barda z magiem to jest po prostu walka tak jakby walczył no sam mag z magiem, nie? Czyli to jest jakby no 1-1, tak jak walka dwóch magów. Lecimy dalej. Każda melodia ma trzy poziomy jakości, które mają wpływ na moc pozytywnego efektu zapewnianego przez melodię, to co już wam powiedziałem. Szansa na poszczególne poziomy jakości mamy na poziom pierwszy 25%, na poziom drugi 50%, no i na poziom trzeci 25%, więc wiadomo, że przeważnie nam się będzie ten poziom drugi losował. No i melodie mają różną długość, mogą trwać od 1 do 4 rund. Liczba twoich punktów wytrzymałości ma wpływ na długość melodii. No i teraz jak sobie najedziecie, bo to też będzie ważne przy rozdziale z właśnie rozdawania statystyk na tym bardzie. Jak sobie tutaj najedziecie na tą długość, no to macie napisane, że żeby mieć tą dodatkową liczbę dwóch rund, czyli po prostu długość premiowa macie jak widzicie 1 i niżej macie jak widzicie 2, no to mamy napisane ile musimy mieć minimum wytrzymałości. No i żeby dostać jedną dodatkową rundę, no to musimy mieć tej wytrzymałości 10368, tu oczywiście w zależności od tego ile mamy inteligencji, no i żeby mieć tą długość premiową 2, to musimy mieć tej wytrzymałości 15552, więc to też jest istotne, że nie możemy u tego barda tej wytrzymałości zaniedbać, dlatego że no po prostu wiadomo, najlepiej mieć to tak jak to u mnie wygląda, że po prostu to nam działa przez 3 rundy, no i 4 rundy, bo jak tutaj nie wiem, jak sobie może trochę pozdejmuję, czy mi się to jakoś zmieni, wydaje mi się, że nie, bo to i tak, no nie, no bo ja to i tak mam zachowane takie proporcje, że to jest praktycznie 1-1, nawet mam więcej tej wytrzymałości, to akurat nie jest zbyt poprawne, ale na to nie patrzcie, więc generalnie no warto mieć tą długość premiową 2, żeby jak najdłużej te nutki trwały. Jak działa w ogóle walka i jak działają te nutki, to mogę zaprezentować na przykład tutaj powiedzmy na jakimś zabójcy, niech będzie, mam nadzieję, że się nie obrazi. Tu mamy jak widzicie walkę, no i my od razu zagrywamy nutkę, no i to jest oczywiście nutka z tej lutni, no bo to mamy teraz wybrane, tu mamy w prawym dolnym rogu naszego obrazka, no i te nutki zwiększają nam obrażenia, bardzo mocno tego rywalka akurat zbiliśmy, no i kolor tych nutek jest uzależniony od tego, co mamy tutaj, czyli teraz nam wylosowała się taka czarna, więc mamy poziom drugi, teraz tutaj mamy poziom trzeci, czyli taka powiedzmy złota, no i taka jakaś, nie wiem, biała, szara powiedzmy, no to jest właśnie poziom pierwszy. Troszkę to jest skomplikowane, ale tak naprawdę chyba za wiele nie musicie się tutaj uczyć, w sensie to nie jest nie wiadomo co, po prostu wybieracie lutnię, pilnujecie sobie, żeby mieć tej wytrzymałości tyle, żeby ta długość premiowa to była 2, no i tyle, nie? No bo zobaczcie, macie też co do jeszcze tej długości podstawy, macie długość podstawy w poziomie pierwszym 1 rundę, w poziomie drugim 1 rundę, no i w poziomie trzecim macie 2 rundy, więc wiadomo, że jak dodacie tą długość premiową 2, no to będzie łącznie 3, 4, to wam się tu na bieżąco zmienia, chciałem wam to pokazać, ale teraz za bardzo nie mam jak, to może na jakiejś nowej postaci bym wam mógł pokazać, ale nieważne, grunt, żebyście sobie pilnowali, żeby to wyglądało tak jak u mnie, czyli zawsze tutaj 3, 4, jak sobie klikniecie na ten wybór instrumentu, tyle, więc używacie tylko i wyłącznie lutni, która wam po prostu zwiększa obrażenia jeżeli chodzi o pasywkę. Przeliczniki, no to tak jak powiedziałem, posługujemy się, to jest w ogóle nasza główna statystyka, czyli inteligencja, ona odpowiada za nasze obrażenia. Drugą statystyką to jest oczywiście HP, jak w każdej klasie postaci, no i szczęście, tam jakieś grosze możemy wrzucić, bo ono odpowiada za cios krytyczny. Nasze boki to jest oczywiście zręczność i siła, więc no tutaj to jeszcze więcej powiem, jak będę opowiadał o rozbudowie tej klasy postaci, więc po prostu to jest nasza główna statystyka, inteligencja, drugorzędna to jest HP. Dalej, przeliczniki, tak jak już wspomniałem, jeżeli chodzi o punkty życia, no to mamy przelicznik razy 2. Tutaj mamy dokładnie opisane, jak to HP jest liczone, więc po prostu ten przelicznik działa tak samo jak u magów. Jak sobie tutaj wejdziemy na przykład na maga, no to zobaczcie, że on również ma razy 2, a jak sobie wejdziemy na przykład tutaj na
Łowcę demonów, no to on już ma razy 4, więc no łowca demonów tego HP ma zdecydowanie więcej. Jak tutaj sobie znajdziemy jakiegoś wojownika, to on ma, jak dobrze pamiętam, razy 5 dokładnie. Taki wojownik, paladyn mają tego HP najwięcej. No tutaj jeżeli chodzi o barda, to ma razy 2, no bo ma takie potężne obrażenia jeszcze z tą lutnią, że po prostu jakby miał więcej HP, to by był broken. No i co? Pancerza łączy maksymalnie można mieć 25%, więc to też myślę, że was interesuje. To wszystko jest tutaj fajnie opisane. Więc z przeliczników tak naprawdę to tyle. Pasywkę wam opisałem, jakie statystyki wam opisałem, no i rasę również wam opisałem. Nie wiem, czy nie troszkę chaotycznie, no ale mówię, no ta pasywka jest, wszystko jest tu napisane tak naprawdę, jak sobie sami przeczytacie, jak sobie możecie zastopować film czy coś, to się wszystkiego dowiecie. No i tak naprawdę to co no to co nas interesuje, to to, że generalnie co 4 rundy, jak tu mamy napisane, działa ta pasywka, używamy tylko lutni i tak naprawdę tyle. Lutnia nam zwiększa obrażenia, działa przez określoną ilość rund, poziom jakości nutki pokazuje nam się nad awatarem podczas walki, więc musimy zapamiętać, że poziom pierwszy ma taki kolor, poziom drugi taki, poziom trzeci taki, no raczej nic tutaj skomplikowanego nie ma. Dobra, teraz może przejdziemy sobie do tego, jak rozwijać to klasę postaci, dlatego że dużo osób też mnie pyta, jak tutaj rozdawać statystyki na danej klasie postaci i generalnie jak to robić, więc tak, jeżeli w ogóle chodzi o taki ogólny schemat, jak rozwijać statystyki na wszystkich klasach postaci, to ja kiedyś o tym nagrałem film i w tym momencie, jak nie zapomnę, to wam wrzucę do przypiętego komentarza, jak to powinno wyglądać i jak powinniśmy te statystyki rozwijać. No i teraz może w skrócie, jeżeli chodzi w ogóle o tego barda, to ja na waszym miejscu do momentu, gdy każda statystyka, czyli każda, no w sensie główna statystyka, czyli inteligencja i ta drugorzędna, czyli HP, nie będą kosztować 10 milionów za statystykę. Jak widzicie, ja w tym momencie mam inteligencję już za 10 milionów, a HP mam dopiero za niecałych 8 milionów, czyli to są gdzieś okolice 3,5 tysiąca podstaw, może tam 3-400, coś takiego, bo my w tym momencie cały czas mówimy o podstawach, żebyście pamiętali, to ja bym po prostu leciał 1:1, czyli generalnie bym sobie tutaj dawał, wiadomo, 2000 inteligencji na przykład dobił, no i tam 2000 HP, no nie? I potem 2001 inteligencji, 2001 HP, no i tak po prostu leciał, tak jak wspomniałem, 1:1. Dopóki te statystyki nie będą kosztowały 10 milionów. Później raczej troszeczkę bym tą inteligencją wyskoczył nad HP. W ogóle ja się tu zastanawiałem nad rozwojem tej klasy postaci, tak jak na magu, bo ja na magu, jak sobie możecie zauważyć na moim W50, robię tak, żeby tej inteligencji mieć dwa razy więcej od HP, czyli teraz zobaczcie, mam tutaj 18 tysięcy podstawy w inteligencji, no i w tym HP będę teraz leciał do 9 tysięcy podstawy, żeby po prostu było to zgodne z tym, co powiedziałem, żeby tej inteligencji mieć dwa razy więcej od HP. Nie wiem, czy to przejdzie na bardzie, szczerze mówiąc, to musiałbym się bardziej zastanowić i po prostu sprawdzić to, no bo pamiętamy, że musimy mieć tą określoną liczbę HP, żeby po prostu... żeby jakby no mieć tą długość premiową 2, nie? Bo no sami widzicie, że to jest konieczne do utrzymania i to jest bardzo ważne, no bo ta pasywka to jest tak naprawdę no najważniejsza rzecz tego barda. No i zobaczcie, że żeby mieć tą długość premiową 2, to musimy mieć więcej lub równą, w sensie musimy mieć HP większą ilość lub równą 75% inteligencji. Tak jak tu zresztą mamy napisane, tu nam od razu zresztą liczy, ile to jest w naszym przypadku, gdy mamy tej inteligencji na przykład jak ja teraz 20736, więc no o tym musimy pamiętać, także chyba dwa razy więcej inteligencji w podstawie od tego HP nie przejdzie, wydaje mi się, że nie bardzo, no ale tak czy inaczej raczej tutaj no ja bym w coś takiego się tutaj spróbował rzucić, tak mi się przynajmniej wydaje, coś takiego po prostu próbowałbym robić. Jeżeli ewentualnie by nie dało rady dwa razy więcej inteligencji od tego HP, to na pewno tej inteligencji troszeczkę więcej, no bo to jest jednak taki mag, to jest taki mag, można powiedzieć, na sterydach, bo te obrażenia ma znacznie większe, no ale tu jeżeli chodzi właśnie o te nasze walki, no to na przykład uniki działają na tego barda, jakieś bloki działają, no a wiadomo, że mag to unika, maga nie interesuje żadna tam tarcza wojownika, żaden unik, bo po prostu te obrażenia maga czysto wchodzą w przeciwników, u barda tak to nie działa, u barda tak to działa tylko jeżeli cios jest krytyczny, więc no tutaj mniej więcej bym starał się tej inteligencji mieć więcej od HP, no ale też w zależności ile nam to wyjdzie, docelowo dwa razy więcej, a jeżeli będzie brakować, no to trochę to HP szybciej zaczynać podbijać po prostu, nie? Generalnie mi się wydaje i taka jest moja opinia, że tej inteligencji musimy znacznie
znacznie więcej od tego HP trzymać. Jeżeli chodzi o szczęście, to wrzucamy jakieś grosze, wrzucamy tam powiedzmy, no jak nam zostanie troszkę golda i nie mamy na co wydać, to w to szczęście. No i tak do 1200, do 1300, jak widzicie, ja tutaj mam troszkę więcej, no ale coś koło tego i więcej tego szczęścia nie ma potrzeby podbijać. No i jeżeli chodzi o boki, to musimy, w sensie tak jest powiedziane książkowo, powiedzmy, że powinniśmy trzymać te boki na poziomie 1/6 ceny głównej statystyki, czyli jak główna statystyka nam dobija do 10 milionów i po prostu już zostaje na tych 10 milionach, bo już nie może być droższa, no to te nasze boki powinny kosztować tam około 1 600 000, coś takiego. No ale jak widzicie, ja tu około do 1400-1500 zawsze na każdej klasie dobijam i po prostu to sobie tak wisi. Generalnie jeżeli chodzi o rozbudowę klas postaci, to taki uniwersalny poradnik, tak jak mówiłem, jest w przypiętym komentarzu, no i sobie tam go możecie obejrzeć. Dobra, lecimy dalej. Jeżeli chodzi o PvP, to teraz mogę wam powiedzieć, jak działa bard właśnie w PvP z innymi klasami postaci i zaraz pokażę wam ranking. Więc tak, lecimy sobie po kolei. Jeżeli chodzi o wojownika, to wojownik oczywiście może blokować ataki barda, chyba że są krytyczne, więc no tutaj no tak naprawdę tyle, nie? Będę wam mówił, jak to wygląda technicznie, a zaraz wam pokażę ranking, jak ten bard sobie radzi z poszczególną klasą postaci. Jeżeli chodzi o maga, to jest to walka identyczna. Bard nie może używać, bo oczywiście na wojownika może używać swoją pasywkę, tylko na magów nie może, to już wspominałem. No ale właśnie walka maga z bardem to jest po prostu tak, jakby to była walka maga z magiem, więc po prostu 50 na 50. Jeżeli chodzi o zwiadowcę, no to może on unikać, jeżeli ciosy barda są zwykłe, jeżeli są krytyczne, to nie może ich uniknąć, więc no wiadomo, ta pasywka również bardowa działa. Jeżeli chodzi o zabójcę, to jest dokładnie tak samo jak w przypadku zwiadowcy, czyli również może unikać tych ciosów barda, chyba że to jest cios krytyczny. Paladyn fireball zadaje 33% obrażeń bardowi, więc no tutaj niestety bardzo, ale to bardzo to jest bolesne, ale zaraz zobaczycie, że nie przeszkadza jakoś giga mocno, jeżeli chodzi właśnie o tutaj tego paladyna, jeżeli chodzi po prostu o walkę z bardem. Berserk, no to wiadomo, wchodzi tam, no furia działa, to jakby logiczne, pasywka na berserków również działa, od razu to wam zaspoileruję, że berserk jest bardzo mocny na barda, ale to zaraz sami zobaczycie. Druid jest teraz pozmieniany, no ale również tak samo, no pasywka barda działa na tych druidów, pasywka druida również działa na bardów, więc no tu generalnie nie ma co się rozwodzić. Łowca demonów może się oczywiście odrodzić na barda i chyba nawet jak wejdzie cios krytyczny, to i tak się może odrodzić, bo no wiadomo, łowca demonów się nie może odradzać tylko od ciosów magicznych, więc no a ciosy barda to nie są, z tego co wiem, ciosy magiczne, więc tu generalnie łowca się może odrodzić. No i tyle, i mamy barda, więc powiedzmy, że takie szybkie przelecenie, czyli generalnie wszystko działa na bard, działa generalnie na wszystkie klasy tak jak powinien, czyli ta jego pasywka powiedzmy, że działa, pasywki innych klas również działają na barda tak jak powinny, no wyjątkiem jest tutaj mag, bo na tego maga pasywka barda nie działa i jest to po prostu walka jak maga z magiem. Chyba tyle, chyba nic tutaj nie pomieszałem. No ale najlepiej wam to zaprezentuję na tej grafice. Zobaczcie sami. Mamy tutaj, od razu powiem, że używałem do tych symulacji tylko i wyłącznie barda z lutnią, jak zresztą sami widzicie na tej grafice, bo tak jak mówię, inne powiedzmy symulacje innych tam instrumentów są bezużyteczne. No i teraz jak działa ta tabela? Ktoś może powiedzieć, o kurde, bard jest bardzo słaby, bard jest dopiero na 9 miejscu, ale nie, nic bardziej mylnego, ja też się kiedyś pomyliłem, to działa tak jakby od góry do dołu, czyli po prostu miałem wybranego barda z tą lutnią, miałem tam statystyki Stridera, czyli poziom 625, więc można powiedzieć, że już taki późny etap bardzo, gdzie tak naprawdę najfajniej widoczne jest to PvP, jak działa. No i oczywiście mam zasymulowaną każdą klasę postaci, podmienioną, da się coś takiego w SFTulsie zrobić. No i mamy po prostu win ratio barda na daną klasę postaci, czyli jak widzicie, bard na druida w masce misia ma aż 90, prawie 9% win ratio, więc tak to musimy liczyć. Także w tej symulacji można powiedzieć, że bard to jest tak naprawdę druga klasa postaci, druga najlepsza klasa postaci, bo najbardziej przegrywa, jak widzicie, z berserkiem. No a jeżeli chodzi o magusia, no to mamy 50%, tak jak wspomniałem, walka tak naprawdę, tak jakby walczyli ze sobą dwaj magowie. Więc no, jak widzicie z tej tabelki, mamy na druida w masce kota 88%, na wojownika mamy 77,5% i to jest prawda. Bard generalnie jest bardzo, ale to bardzo mocny na klasy postaci, które mają 50% pancerza. Natomiast jeżeli chodzi o klasy postaci, które mają
25% pancerza, czyli jakiś właśnie berserk. Tu tego nie widać, ale zwiadowca, zabójca, to również nie jest to zbyt kolorowe, dlatego barda, tu już mówię bardziej z własnych doświadczeń. Tak czy inaczej, jak widzicie, mamy tutaj tak, mamy, tak jak mówię, no tego wojownika, potem mamy druida w masce tego orła, to jest 72,5% win ratio na niego, na zabójce 61, na zwiadowce prawie 61, na paladyna 50, prawie 7, na łowce demonów 53,5, no i potem mamy barda, potem mamy maga, z którym mamy 50%, tak jak mówię, bardzo wyrównane szanse, no i na berserka mamy zaledwie prawie 35,5%, więc ten berserk i faktycznie tak jest, bardzo mocno tego barda w tym PvP gniecie, więc no tutaj bard można powiedzieć, że wygląda na dość mocnego, w sensie no z każdą klasą w teorii sobie radzi, oprócz tego właśnie berserka, no i z magami jest równo, także no ciekaw jestem w sumie, czy faktycznie tak to wygląda. Generalnie tutaj jeszcze muszę dodać, że jeżeli chodzi o implementację tego barda właśnie do SF Toolsa, to nie jest to takie proste, nie? Te instrumenty są dość skomplikowane, to nie jest wszystko takie czarno-białe, więc nie wszystko się musi zgadzać, tak to wygląda na papierze, jeżeli chodzi o moje takie obserwacje, no to z druidami w sumie za bardzo nie walczyłem, z wojownikami faktycznie jest bardzo duże win ratio i bardzo łatwo się tym bardem tutaj ciśnie na tych wojowników, więc no to mogę zdecydowanie potwierdzić, na paladynów tak samo, no paladyn ma o wiele mniejsze, w sensie bard na paladyna ma o wiele mniejsze tą win ratio aniżeli właśnie tutaj na wojownika, no bo paladyn ma tego fireballa 33%, więc no to jest bardzo dużo na starcie walki, bardzo dużo nam zabiera, także tu musimy o tym pamiętać. No i tak samo właśnie na berserka bardzo często przegrywam, nawet na jakichś o wiele słabszych berserków, więc to też jest prawda. No i tak jak mówię, jeżeli chodzi o klasy z 25% pancerza, czyli jeszcze taki zabójca, zwiadowca, no to szczerze mówiąc ja bym tu dał tego win ratio troszeczkę mniej, w sensie mi się tak wydaje, że po prostu na takiego zwiadowcę, zabójcę również ten bard nie stoi jakoś giga dobrze, tak mi się przynajmniej wydaje, no ale tak czy inaczej tak to się prezentuje, więc pamiętajcie, to nie działa tak, że po prostu druid jest broken na barda, bo tak ktoś może pomyśleć, tylko bard jest broken na druida, bo ten procent win ratio, który tutaj widzimy, to jest po prostu procent barda z daną klasą, nie? Więc bard, jeżeli chodzi o takiego druida w masce niedźwiedzia, totalnie go gniecie. Dobra, więc tyle jeżeli chodzi o PvP, no i teraz może przejdziemy sobie do lożków. Oj, przepraszam, to nie to. Teraz sobie weźmiemy to, dokładnie. Zrobiłem taką, jak widzicie, tutaj powiedzmy, no taką tier listę, nie? Tego barda. Nie ma innych klas, no bo tylko i wyłącznie dzisiaj się skupiamy właśnie na bardzie. No i dałbym go w B tierze. No i tutaj chciałbym wytłumaczyć, dlatego że tak, jeżeli chodzi właśnie o S tier, no to on został, przynajmniej według mnie, bo to są oczywiście wszystko moje opinie i jak ja to widzę, według mnie S tier pozostaje tylko i wyłącznie dla berserka. Berserk w dalszym ciągu, jeżeli chodzi o lochy, jest bardzo, bardzo mocny. Tutaj nie ma jakby żadna klasa podjazdu do niego, głównie przez to, że po prostu berserk jest no na tych magów zbyt dobry, nie? W sensie jak mamy jakiegoś łowcę demonów, mamy, nie wiem, tam jakiegoś zwiadowcę, jakiegoś zabójcę, no to jednak ci magowie to jest dość duża przeszkoda i przeważnie na magach się blokujemy, no a dla takiego berserka magowie to jest spacerek, no i finalnie ten berserk zawsze tych lochów zrobi najwięcej, nawet w późniejszej fazie gry, gdzie tam strefie mroku, tak jak mówię, na jakiś czas zablokują nas magowie, no to takim berserkiem tych magów sobie klikniemy i po prostu polecimy z tym berserkiem dalej, więc tutaj S tier zostanie dla berserka. Jeżeli chodzi o ten A tier, że tak powiem, to tutaj chyba wrzuciłbym, szczerze mówiąc, łowcę demonów, no bo ten łowca demonów po tym buffie ostatnim jest bardzo mocny, bardzo przyjemny w tych lochach i chyba jego wrzuciłbym właśnie do tego A tiera. No i jeżeli chodzi o B tier, to tutaj bym dał jakiegoś barda, zwiadowcę, zabójcę, może druida. Generalnie oni są fajni na lochy, fajnie nimi idzie, no ale na pewno nie tak jak berserkiem i właśnie łowcą demonów. To są takie moje obserwacje i mogłoby się wydać, że ten bard jest dość słaby na lochy, no bo dopiero w B tierze, no ale z racji tego, że mamy tego łowcę demonów, że mamy tego berserka, no to tego barda właśnie muszę umiejscowić po prostu tutaj. Bard, jeżeli chodzi o portale,
Tu wam jeszcze powiem z własnych, powiedzmy tam, doświadczeń, to już w zasadzie mogę schować. Bard, jeżeli chodzi o portale, jest bardzo, ale to bardzo mocny, bardzo gniecie te portale, bardzo tutaj potrafi zmasakrować, jak mamy w portalu jakiegoś, oczywiście mowa o tym portalu solo, zresztą w gildii tak samo, jak mamy jakiegoś wojownika, jak mamy jakiegoś zwiadowcę, no to nieraz potrafią wejść takie obrażenia, jak jeszcze wejdzie ten trzeci poziom jakości, że coś pięknego. Kto ogląda zresztą serię z Barda, ten wie. Jeżeli chodzi o tutaj jakieś tam lochy, no to tak samo. Zauważyłem, że Bard ma w ogóle największe problemy z magami, co mnie w sumie dziwi, dlatego że, no tak jak mówiłem, walka z magiem to powinna być tak, jakby walczył z nim mag, nie? Czyli generalnie, no tutaj ci magowie na magów w lochach są w miarę okej, okay, przynajmniej jak tam grałem swoim magiem, to zauważałem. No a tu ten Bard z tymi magami, o dziwo, nie wiem czemu, ma największe problemy. Wojowników bardzo potrafi zgnieść, nawet o wiele mocniejszych. Ze zwiadowcami też mu fajnie siada, jak wejdą te kryty i to wszystko. Wiadomo, że ja na przykład tutaj mam jeszcze trenera, poziom 13, 14 mi się buduje, jak będzie 15, to te kryty będą jeszcze mocniejsze, więc no, mówię, generalnie ten Bard jest bardzo przyjemny do lochów, no ale jednak wydaje mi się, że jeżeli chodzi o łowcę demonów i o berserka, to jest, no jest po prostu słabszy od nich, nie? Dlatego też takie coś, no ale portale bardzo fajnie nim idą i generalnie bardzo to, bardzo fajnie wygląda. Dobra, i na sam koniec mamy, dla kogo jest to klasa, czy dla grzybiarza, czy dla free to play, czy dla gracza eko, bo często również zadajecie mi takie pytanie, co najlepsze dla tam gracza eko, co najlepsze dla gracza free to play, co najlepsze dla grzybiarza, więc tak, generalnie powiedziałbym wam szczerze, że ta klasa jest ok dla każdego. W sensie ja tak będę często mówił, bo na przykład nie wiem, taki wojownik, no to ma dodatkowy item w postaci tarczy, więc jako graczowi free to play, powiedzmy, może to przeszkadzać. Jeżeli chodzi o zabójcę, to tak samo, dwie bronie, co za tym idzie dwa gemy, więc to w ogóle dla gracza free to play ja szczerze mówiąc bym odradzał. No ale właśnie to jest ok dla każdego. No mamy tu standardowe itemki, bardzo fajnie się czyści lochy, więc grzybiarz będzie zadowolony. Bard jest bardzo satysfakcjonujący, bo wejdą te hity, to są jeszcze większe obrażenia, jak już wspomniałem, niż u maga, więc to w ogóle moim zdaniem coś pięknego, fajnie się tym gra, bardzo taki sympatyczny, no i mówię, raczej poleciłbym go, szczerze mówiąc, dla każdego, tu jakoś się bardzo nie będę rozwodził, bo i gracz free to play będzie z niego czerpał przyjemność, i gracz eko, i tak samo grzybiarz, więc no to zależy od was, w ogóle zawsze to zależy od was, jeżeli jesteście graczem free to play i chcecie sobie, nie wiem, zagrać zabójcą, co ja, tak jak mówię, odradzam, bo może być ciężko, możecie się tam, powiedzmy, zawieść z czasem, no to mimo wszystko, jeżeli macie taką ochotę, to grajcie. Tu chodzi o to, żeby wam w ogóle ta gierka, bo to jest gierka, przypominam, wiele osób o tym zapomina, chodzi o to, żeby wam sprawiała przyjemność, tak więc po prostu ja na waszym miejscu bym sobie wybrał to, co wam tą przyjemność najbardziej będzie tu, powiedzmy, sprawiać, dana klasa postaci, tą klasę postaci, która po prostu, z której będziecie czerpać fan. No ale jeżeli chodzi tak o jakieś moje za albo przeciw dla tam grzybiarza free to play albo eko właśnie, jeżeli chodzi o barda, to takowych nie mam. Dla każdej klasy w sensie dla każdej osoby ta klasa postaci będzie ok i takie jest po prostu moje zdanie. Wszystko, dziękuję wam pięknie, widzę, że wyszło prawie pół godziny, a miało wyjść 10-15 minut. Bardzo się tutaj rozgadałem, ale no podzielę to na części. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i przypominam, piszcie w komentarzu, co wy byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku z takiego wielkiego omówienia każdej klasy postaci. Tyle. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.